nasza Polska jest wolna i chcemy, żeby cały czas była wolna. Polska jest piękna, bo jest wolna. Nasza Polska nareszcie wyzwoliła się z domu niewoli. Polska zawsze wygrywa z każdym krajem. Polska jest cudowna i wszyscy ją kochają z całego serca. Wolność to szczęśliwe dzieci. Wolność to nasza piękna szkoła. Wolność to szczęśliwa mamusia i tatuś. Dobra. Wolność to znaczy, że nikt mi nie dokucza, nie jestem w klatce, nie jestem w więzieniu, po prostu nikt mi nie dokucza. Tak? Tak, to wszystko. To wszystko? Polacy mają dostęp do światowego internetu i światowej kultury. Dziewczynki, co powiecie o wolności? Dla mnie wolność to Polska, każdy kraj na ziemi. Wszystko po prostu, nasza ojczyzna. I koniec. A dla mnie wolność to znaczy wolny kraj, wolni ludzie, prawa. To co oni mogą robić, jeśli są wolni? Mogą wyjeżdżać za granicę. A w swoim kraju co mają robić, żeby Polska była wolna? Bronić jej. A jeśli nikt nie napada, bo nie ma wojny? Prowadzić, mieć miłe związki z innymi krajami, żeby na nas nie napadali. Pięknie, właśnie, masz rację. Nie zaczepiać nikogo, prawda? A w szkole wy mali Polacy, co możecie robić dla wolności Polski? Uczyć się, pomagać dorosłym, słuchać w internecie, radiu o tym, co jest, co było. Nie zaczepiać się z innymi. Uczyć się, żeby Polska była piękna, tak. Żeby ludzie byli mądrzy, prawda? Prawda. I nie pomyślę. No już nie wiem. Wolno zmuszać do tego, czego nie chcemy. Polska bez wolności to Polska. To Polska bez życia. Możemy się bawić! A teraz zapytamy panią dyrektor. Dzień dobry. Panie dyrektor, co nam pani powie o wolności? Wolność to wcale nie jest taka oczywista sprawa i choć należy do podstawowych wartości w naszym życiu i naturalnych praw człowieka, wcale nie jest tak, że każdy z nas rodzi się w wolnym kraju i jest wolnym człowiekiem i niektórzy z nas muszą o to walczyć i poświęcać życie. A co o wolności myślisz ustaklaski? Możemy teraz podejmować swobodne decyzje. Mogę chodzić do polskiej szkoły. Już. Mogę czytać polskie książki. Mogę wierzyć w to, co chcę, wyznawać to, co chcę i kochać to, co chcę. Wolność to brak przymusu i dokonywania własnych działań, których chcemy... Już. Nie. W czasie świąt mogę wywiesić polską flagę. Mogę się spotykać z swoimi przyjaciółmi. Już. Mogę swobodnie z rodzicami jeździć na polskie koncerty, wystawy, teatry. Mogę w polskich szpitalach się leczyć i kupować leki. Polacy mają swoich sportowców na olimpiadach. Wolność to Polska otwarta na świat, możliwość podróżowania, zwiedzania nowych państw. Wolna Polska to możliwość rozmawiania w języku polskim w kraju i na całym świecie. Na pytanie, co to jest wolność, jako osoba duchowna muszę powiedzieć, że to słowo dotyczy wolności zewnętrznej, jak tu dzieci ładnie mówiły, i o wolności wewnętrznej. Wolność duchowa, przede wszystkim, gdy człowiek ma czyste
serce pełne pokoju, a wolność zewnętrzna, kiedy kraj, Polska, czuje się bezpieczna, bez wojen. Możemy rozwijać swoją kulturę, naukę, możemy przemieszczać się po świecie, po Europie. Wolność jest dla mnie możliwością rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Dla mnie wolność to szczęśliwy naród, szczęśliwy kraj, a przede wszystkim szczęśliwa rodzina. Wolność jest piękna! Pa, pa! And close.